Witam Państwa bardzo serdecznie z Nowej Rudy. Rozmawiać dzisiaj będę z Panią poseł Moniką Wielichowską. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Pani poseł, była Pani inicjatorką, pomysłodawczynią bardzo ważnego i w swojej wymowie bardzo pięknego wydarzenia, które miało miejsce we Wrocławiu. Wydarzenie było bardzo ważne, bardzo piękne, ale utrzymywane do samego końca w tajemnicy. Dlaczego? I proszę opowiedzieć naszym telewidzom o tym, co się w tym Wrocławiu w Klinice wydarzyło. Miejsce to była Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, w której spędziłam z synem wiele miesięcy, poznając rodziców i równie ciężko chore dzieci, które walczą o swoje nie tylko zdrowie, ale i życie. Obok kliniki działa taka fundacja, Fundacja Mam Marzenie. I owa fundacja swego czasu zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc, o wsparcie, aby zaprosić premiera Donalda Tuska do kliniki. Dlatego, że jeden z chłopców, kilkunastoletni Jarek, wymarzył sobie, żeby spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. No, nie jest to łatwe przedsięwzięcie ze względu chociażby na obowiązki pana premiera, ale chciałam spróbować, dlatego że wiem, że rodzice chorych dzieci, ale i same dzieci, oczywiście marzą o jednym, żeby ich dziecko wyzdrowiało, ale zawsze, gdyby zapytać, jest jeszcze coś. Jest jeszcze coś, o czym marzą. I są to potrzeby materialne, nie wiem, kupno komputera, aparatu fotograficznego, umeblowanie pokoiku bądź jakaś wycieczka, ale też są to marzenia związane ze spotkaniem kogoś znanego, piłkarza, piosenkarza czy też polityka. Tak było w przypadku Jarka. Napisałam do pana premiera list, opisując historię Jarka, który oprócz tego, że interesuje się polityką, interesuje się także japonistyką, więc jest to takie dla 15-latka spore wyzwanie i wymarzył sobie, żeby dostać miecz japoński, katana, ale niestety fundacja tego spełnić nie mogła, dlatego że jest to narzędzie niebezpieczne, a w statucie fundacja tak ma zapisane, że takich marzeń nie spełnia. Pan premier bardzo szybko zareagował. Nawet kilka. Ja wiem, że bardzo szybko zareagował i bardzo się wzruszył, czytając ten list. No tak, ja widziałam reakcję gdzieś tam z daleka w Sejmie, na sali posiedzeń. Od razu mnie zawołał do siebie i powiedział, tak, oczywiście jadę. Kilkakrotnie ustalaliśmy z panem premierem termin możliwej wizyty w klinice, natomiast on był uzależniony tak naprawdę od samopoczucia i dyspozycji Jarka, więc kilkakrotnie musieliśmy to przekładać, ale w końcu się udało. Jarek tak naprawdę do dwa dni przed wizytą nic nie wiedział, żadne dziecko w klinice nic nie wiedziało. Media też nie wiedziały. No media też nie wiedziały, nawet przyjechał w pewnym momencie TVN, ponieważ ktoś z ulicy powiedział, że borowcy obstawiają klinikę, więc coś się dzieje. I nawet pytali mnie, dlaczego pani poseł nakłada embargo na taką wizytę, więc powiedziałam, że to jest wizyta prywatna. Pan premier odwiedza chore dziecko, chore dzieci i nie pod publiczkę. Mamy z tej wizyty kilka zdjęć, które będziemy mogli pokazać, bo one już funkcjonują na portalach społecznościowych i stronach internetowych, ale też samej fundacji i kliniki. I fundacji. O tej fundacji chciałam powiedzieć słowo. Jest to fundacja, która ma oddziały w 16 województwach, więc działa od ponad 10 lat, a jej sercem są wolontariusze, głównie młodzi ludzie, którzy działając w swoim otoczeniu chcą spełniać marzenia dzieci. Oni odwiedzają te dzieci w klinikach, to są dzieci ciężko chore i zawsze mają jakieś marzenia. No i się starają. Czasami jest to łatwe do spełnienia, czasami trudniejsze. Z panem premierem się udało. Pamiętam, że jego współpracownicy mówili, że ma tylko godzinę, a w klinice spędził prawie 4 godziny. Odwiedził każde dziecko, porozmawiał z każdym rodzicem, personelem. Także była też mowa o budowie nowej kliniki, dlatego że we Wrocławiu jest budowana. W końcu, po tak wielu latach starań, udało się zabezpieczyć środki i za 100 milionów złotych w przyszłym roku dzieci trafią do nowych murów. Ja wiem, że mury nie leczą, ale zapewnią komfort w leczeniu. Taką bardzo indywidualność leczenia. Teraz w obecnej klinice no jest to ciężkie, aczkolwiek personel i pani profesor Alicja Chybicka robią wszystko, aby dzieci czuły się tam dobrze. Zresztą wyleczalność jest coraz lepsza i tego się trzymamy.
Pani poseł, przygotowanie takiej wizyty i to wizyty na tak wysokim szczeblu, w dodatku no, trzeba było ją utrzymać w ścisłej tajemnicy, wymagało wiele wysiłku. Tak, nawet sami borowcy mówili, że oni nie wiedzą, jak ja to zrobiłam, że tak naprawdę media się nie zwiedziały. Przecież media jeżdżą za panem premierem wszędzie. Ja wiedziałam o wizycie 2 dni wcześniej. Tak naprawdę dzień, w tym samym dniu przyjazdu, dopiero ja pojawiłam się w klinice, aby jakby uprzedzić personel, że taka wizyta nastąpi. To był dobry dzień. Pamiętam, pan premier, wychodząc z kliniki i zresztą wpisując się do księgi pamiątkowej, napisał, że daliśmy mu wiele siły, że takiej siły on dawno nie miał w sobie. Widział zmagające się dzieci, ocierające się o śmierć i zmagające się z ciężkimi chorobami i to było takie inne doświadczenie niż spotyka na co dzień w funkcjonowaniu państwa, za które przecież odpowiada. Nie będę pani pytać o to, czy ma pani w planach podobne działania, bo pewnie i tak by nam pani tego nie powiedziała. Ja już po troszce stałam się takim cichym wolontariuszem tej fundacji. Teraz od kilku tygodni staram się pomóc dziewczynce, która również leczy się na chorobę nowotworową w tej klinice i która marzy o spotkaniu z piosenkarką Ewą Farną. Przebicie przez jej menadżerów jest trudne, ale myślę, że w końcu nam się uda i Ewa Farna odwiedzi dziewczynkę, która marzy o tym spotkaniu. Oczywiście, znając panią, wcale nie wątpię w to, że to się nie uda. Nie ma rzeczy niemożliwych.